I ja nie do końca wiem, w jaki sposób się wybiliście. Rozmawialiśmy tutaj przed Cage'em, że wybił was jakiś mem, czy jakiś trend na TikToku, który się nazywał Box Stop. O co chodziło w tym? Ogólnie, jeżeli chodzi o bycie w internecie, to ja zanim zacząłem w ogóle streamować, to ja robiłem muzę bardzo długo. Ale z dużymi jakimiś sukcesami? No tam kilka milionów na pewno kawałki zbierały. Czekaj, czy ty grałeś na jednym z pierwszych fejmów? Tak, no. A czemu się śmiałeś? Wstydziłeś się tego? No, wstyd mi było potem. A czemu wstyd? No tam było problem z dźwiękiem, graliśmy specyficzną muzykę i tak na live'ie to brzmiało komicznie, ale to w sumie zbustowało potem. Ale ja miałem tak, ja stary miałem beef z SB Mafią. Ja potem jak tak... Na czym polegał ten beef? No to żeśmy z Białasem się wyzywali w kawałkach. Dawno, dawno temu. Ale dobrze, czy te... bo... Okej. Okay. W świecie influencerów większość sporów jest prawdziwych, ale teraz mam wrażenie, że niektóre są trochę takie naciągane, że ktoś sobie tam specjalnie robi pod zasięgi. A czy wy w tej scenie rapowej, bo teraz jesteś już trochę poza nią, to rozumiem, że mógłbyś wyjawić trochę więcej. Czy te wszystkie spiny w tym świecie rapowym są na serio? Nie, są na serio. A o co wy się tam tak kłócicie? Nie wiem, o co oni się teraz kłócą, ale my się kłóciliśmy o bzdurę, o muzykę. Coś nam nie pasowało i po prostu... Czyli, że po prostu o gusta muzyczne, tak, że tak, nie podoba nam się na coś muzyka. Nie pasowało, żeśmy się powyzywali w kawałkach, ale nie, myślę, że nie są naciągane gdzieś te bify w polskim rapie i tak dalej. U influencerów trochę inaczej to wygląda, bo jednak ludzie też czują pieniądz, że wyzwę go. No ale u was tak samo chyba dostanę waleczkę. No ale okej, waleczka, ale też chodzi o zasięgi. Natomiast jeżeli był jakiś beef w świecie rapu, no to też zasięgi trochę tam, ludzie się zaczynają interesować. No nie, no nas tak zjedli, że... Ale zaczęli się interesować, ale my tam dostaliśmy ostrą przekopę, także... W sensie, w jakim sensie? No przegrali.